Szanowni mieszkańcy Bielska-Białej, niebawem wspólnie będziemy decydować o naszej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci. W kwietniu odbędzie się referendum w sprawie budowy spalarni w Bielsku-Białej. Nie dajcie się nabrać. Referendum dotyczy budowy ogromnej spalarni śmieci przeznaczonej nie dla Bielska, ale dla odpadów zwożonych z całej Polski, a w perspektywie z zagranicy. Nie dajcie się zwieść enigmatycznym określeniom instalacja do termicznego przekształcania odpadów, bo to nic innego jak spalarnia śmieci. Spalarnie śmieci negatywnie wpływają na zdrowie, środowisko, klimat. Mówią o tym niezależne badania naukowe, mówią o tym unijne dyrektywy i rozporządzenia. Takie są fakty. Spalarnie są instalacjami szkodliwymi, od których odchodzi się w Europie. Spalarnie nie rozwiązują żadnych problemów, a generują nowe. Ceny za odbiór odpadów nie spadają, wprost przeciwnie. Już za 5 lat spalarnie zostaną objęte słonymi opłatami za emisję CO2. Co spowoduje nawet 2-3-krotny wzrost kosztów spalania. W wyniku spalania śmieci magicznie nie znikają, pozostają po nich toksyczne żużle i popioły. Tak samo jak magicznie nie zniknie bielskie wysypisko śmieci, gdzie planowana jest kolejna kwatera. Koszty tej nonszalancji i krótkowzroczności władz miasta zapłacimy wszyscy. Ale nie musi tak być. Teraz chcą zrzucić na nas odpowiedzialność, organizując referendum. Liczą, że damy się nabrać i wybierzemy spalarnię, a władze po prostu umyją ręce. Referendum to kluczowy moment dla naszej społeczności. Skutki decyzji, które zrzuciły na nas władze, będziemy ponosić przez 30-40 lat. Powiedz nie dla spalarni. Nie daj się nabrać. Nasze miasto potrzebuje zdecydowanych działań, bezpiecznych dla nas i otoczenia. Budowy bezodorowej biogazowni dla miasta, poprawy segregacji odpadów, utworzenia miejskiego centrum ponownego użytku i napraw. To są działania, które powodują spadek opłat za śmieci, ograniczą składowanie na wysypisku. Tak się to robi w Europie, gdzie spalarnie owszem, były kiedyś budowane, ale to było 50 lat temu, a mamy XXI wiek. Inną rzeczywistość i inne rozwiązania, a nie budowanie kolejnych kominów. Wszyscy jesteśmy świadkami kosztownych i nietrafionych inwestycji, jak stok na Dębowcu. Budowa spalarni to kolejny absurdalny pomysł. Z naszych podatków będziemy musieli spłacać olbrzymią kwotę, ponad 700 milionów. Taką sumę moglibyśmy wydać znacznie lepiej. Na przykład na publiczne żłobki i przedszkola, poprawę stanu dróg i chodników, lepszą komunikację miejską czy poprawienie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Potrzeb miasta jest dużo więcej. Budowa spalarni dla odpadów zwożonych z całej Polski nie poprawi naszego życia, nie rozwiąże problemów rosnących kosztów za odpady, ani też nie poprawi sytuacji w Lipniku. Powiedz nie dla spalarni. Nie daj się nabrać. Zagłosuj przeciwko budowie spalarni. Powiedz zdecydowanie nie dla spalarni. Nie daj się powtórnie nabrać. Zadbaj o swoją przyszłość. Spalarni to przeżytek. Już jedna spalarnia truła w Bielsku. Powiedz nie w referendum. Idź, zagłosuj i nie pozwól, aby ktoś inny zdecydował za ciebie. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej. Obserwuj nas również na Facebooku Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej.